Witajcie, z tej strony Radziowski i dzisiaj Wam pokażę, jak w ogóle korzystać z samolotu A10. Sam najdroższy pojazd w ogóle w grze. Bo 50 tysięcy dolarów. Cóż, a ja się przerywam, nie przeszkadzam. No i zapraszam do krótkiego poradnika. Jak się właśnie lata? Samym A10. Dobra. No, samym A10 jest na początku bardzo trudno, no przynajmniej moim zdaniem, prowadzić, bo no, sporo guzików jest tutaj na przykład i nie wiadomo, co trzeba wkliknąć, więc na początku trzeba najlepiej, żeby się wcisnęli wszystkie guziki tutaj, wszystkie poza inventor i po, a nie, wcisnąłem, poza inventor i poza C i CU. Jeżeli chcecie, to dodatkowo możecie włączyć fuel test i lamp test, ale tego nie potrzebuje, no, nie jest potrzebne. Jak już to zrobiliście, to najpierw włączacie C, A, C i CU, a potem inventor. I jak sami widzicie, jest już tutaj napisane standby i już trzy okienka się pokazały, gdzie na pierwszej, no, jest mapa. Tutaj jest, no, master control i zaraz, jak się pochyłość, o ile pamiętam. Dobra. Jak sami słyszycie, podgłoszę trochę. Silniki zostały wprawione w ruch. Dobra, teraz co trzeba wcisnąć? Teraz tak od razu to może być albo L, albo K, albo prawy przycisk, albo prawy silnik najpierw włączyć, albo lewy. To jest obojętnie. Ja włączam K, czyli lewy silnik najpierw. Najpierw najlepiej poczekać, jak ta strzałka tutaj będzie przy samym końcu. No, w ramach bezpieczeństwa, no, takiego. Jak sami widzicie, już strzałka jest maksymalnie w prawą stronę, więc teraz wciskam L, czyli prawy silnik. I tak samo czekam, jak ta strzałka będzie przy samym końcu. Boże. Kaszel mam strasznie. Nie wiem od czego. Może od kurzu, bo w moim pokoju jest rzeczywiście dosyć spora. Dobra. Jak prawe i lewy silnik są już wprawione w ruch. Teraz bardzo minimalnie wciskamy spację. Bo wystarczy nawet mały błąd przy wciśnięciu spacji. Możesz zbyt szybciej lecieć, no i to spowoduje wybuch samolotu, bo no, od razu jak zderzysz się, to od razu wybucha. Jak widzisz, jak jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, gdzie właśnie próbowałem latać w ogóle tym statkiem. Ok. 20 kilometrów. Nie, chociaż tutaj zdaję speed, czyli szybkość powietrzna, ile co pamiętam z tłumaczenia. Ale ja to będę mówić kilometry po prostu. Nie wiem czy... A dobra, nieważne. Początek zawsze może być przynajmniej trudny. Ja w ogóle, jeżeli chcecie się w ogóle dowiedzieć, jak ja mam te
Samolot to. A dobra, nieważne, po prostu. No, jeszcze dawniejszym odcinku można powiedzieć, kiedy pokazywałem, jak korzystam z darmowych cheatów na prywatnym, darmowym serwerze. Normalnie, jak mówiłem, sam początek może trwać trochę długo. Próbowałem najpierw tam, o tutaj, mniej więcej, postawić samolot i żeby stamtąd lecieć, ale to jest, jak zauważyłem, częściej bardziej tam, jak stamtąd latałem, to właśnie tam częściej robiłem wypadki, rozbijałem się niż tutaj. Mam nadzieję, że dam radę, bo różnie to bywa z tą drogą, czego mnie często pochyla. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra. I teraz na całego. Wciskamy od razu. Po prostu od razu wciskamy spację, żeby mieć 200 km, bo jeżeli będziesz miał mniej niż 200, to po prostu nie dasz rady wylecieć. No i jak sami widzicie, już jestem nad przestworzach. Można polecieć. A, no tak, dodatkowo zapomniałem. Najlepiej, jeżeli w ogóle chcecie latać, a jesteście o wiele wyżej, to lepiej, żebyście założyli noktowizor, ale to jest jedynie przydatne, kiedy jest nocą. Jak jest dzień, to no cóż, musicie jakoś przetrwać tą, można powiedzieć, jakby mgłę, która może przeszkadzać trochę. Dobra, spróbujmy. A nie, spudłowałem. A nie. Dobra, spróbujmy zaatakować tą bazę, co teraz była. Teraz. O nie! O nie, 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 nie. Dobra, to jest trochę zbyt ryzykowne. Ja trochę zbytnio, prawdę mówiąc, nie jestem dobry przy tym statku. Dobra, teraz spróbujmy. Dobra, nikogo nie trafiłem. No cóż, jak mówiłem, przynajmniej moim zdaniem trudno jest tym statkiem w ogóle strzelać. Ale jeżeli już cokolwiek trafisz, no to zysk na pewno. A, no tak, zapomniałem. Jeżeli oczywiście chcecie dodatkowo, to możecie wcisnąć G. To spowoduje, że koła przez. No, nie będziecie. No, że koła po prostu wejdą do samolotu. Dobra, spróbujmy tą bazę. No, nie trafiłem. Od razu ja teraz trochę improwizuję, chciałem tylko sprawdzić, co się stanie, jak otworzę klapę. A, dobra, nic się nie stanie.
Dobra, jedynie zanim zakończę w ogóle ten odcinek, zrobię jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym od razu sprawdzić, a dokładnie najpierw wzniosę się ponad chmury, jeżeli w ogóle dam radę widać, widzę, że opuszczam powoli mapę. Teraz tak. Dosłownie jak jakiś taktyka w nich. Teraz najpierw chciałbym jeszcze to właśnie zobaczyć, czy w ogóle da się coś takiego robić. Dobra, teraz ostatnia rzecz. Czy jeszcze raz wzniosę się ponad chmury? Teraz muszę zdecydować. A, dobra, może być tak. Dobra, spadam. Zaraz, jak odpalać samo spadochron? Dobra, gdzie? Okej, dobra. No to cóż, mam nadzieję, że ten krótki poradnik Wam się spodobał. No i cóż, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.